Mateusz Tadziak, bohater dzisiejszego dnia. Powiedz, jak się rozpoczęła ta ucieczka? Co za tym było pierwsze? Zaatakowałem za nim. Oderwaliśmy się dwójko od peletonu, że dojechała do nas kolejna dwójka i domyślaliście się pewnie, że dzisiaj peleton nie puści was już tak daleko i tak na taki okres dłuższy czasu. Tak, no, tego się spodziewałem, tym bardziej, że peleton etap dzisiaj dużo krótszy niż te poprzednich dniach, także spodziewałem się tego, że peleton się nie będzie chciał spuścić na więcej niż te 3-4 minuty. No i także stało, że nasza maksymalna przewaga to było 3,5 minuty. Zdecydowanie za mało, żeby można było coś z tym na koniec zrobić. Nie było przez chwilę nawet myśli w głowie, że może uda się dojechać? No przy takiej małej przewadze nad peletonem to nikła szansa. A powiedz mi, pogoda zmieniła się trochę. Czy dzisiaj już było lepiej? Jaką ty lubisz pogodę? Dzisiaj taka pogoda była podobnie, powiedzmy. Zdecydowanie lepsze warunki, temperatura już poniżej 30 stopni. No i miła niespodzianka na sam koniec. Nie popadało, a zapowiadali burzę tutaj w Rzeszowie na wieczór. Także dzisiaj pogoda była naprawdę sprzyjająca. Jesteście bardzo widoczni w tym wyścigu. Atakuje codziennie, zawsze jest to bardzo fajny, długi odjazd. Powiedz mi, na pewno kolejne etapy też będą próby, to jest normalne. Natomiast jaki jest cel główny? Czy walczycie o generalkę, czy zwycięstwo etapowe byłoby dla was też sukcesem? Oczywiście samo zwycięstwo etapowe byłoby dużym sukcesem, ale nastawiamy się tu również na klasyfikację generalną. Mamy aż 4 zawodników przeznaczonych na końcówkę wyścigu, oszczędzanie się na tych płaskich etapach i głęboko wierzę w to, że która musi uda się też szybciej zrobić. Co najmniej wygrać etap, żeby wyłączyć, no i może też blisko skończyć w klasyfikacji generalnej. A ty gdzie jeszcze upatrujesz swoje szanse w tym wyścigu? No, będę dalej próbować zagrywać się w ucieczki, powalczyć może na premiach odwrotnych. No i nastawię się jeszcze na ostatni etap jazdy na czasy. Jakie miejsce by cię zadowoliło? No, miejsce w 10 byłoby bardzo dobre, aczkolwiek wyścig jest bardzo ciężki po takich ucieczkach jak dzisiaj. To jest bardzo duże zmęczenie i tak naprawdę ciężko będzie na ostatnim etapie jeszcze mieć jakieś siły tak naprawdę. A jazda na czas to nie jest łatwy etap, no, ale będę próbować. Mają jeszcze wrócić upały. Powiedz mi, ile bidonów na przykład w ciągu etapów, kiedy takie były upały, wypijasz? W największych upałach? Ciężko jest to zliczyć, ale myślę, że z 15 bidonów. To jest dużo? Myślę, że to jest dużo. Chyba wystarczająco. Bidon na powiedzmy 15 km jeden to maksymalnie wystarczy. Czasem jest tak, że z bidonu zrobi się 2-3 łyki, resztę wylewa się na głowę, buty, żeby trochę schodzić stopę i już jest